Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś omówimy sobie, jaka pogoda będzie we Wszystkich Świętych, a więc 1 listopada i na tym dniu się skupimy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że ja dzisiaj nie jestem na wizji, jestem w terenie, dopiero wracam do swojego miejsca zamieszkania, ale chcę tutaj Wam dostarczyć najnowsze wyliczenia modeli numerycznych i to właśnie tutaj czynię. Zaczynamy oczywiście od zdjęć satelitarnych. No i cóż, dzisiejszy dzień niewiele zmienił się względem poprzednich dni, a więc nadal teoretycznie mamy pole podwyższonego ciśnienia, z drugiej jednak strony zachmurzenie było duże do całkowitego w wielu miejscach, moi drodzy, Polski. No tutaj można by powiedzieć, że gdzieniegdzie w Polsce południowej, w Polsce zachodniej, szczególnie w godzinach wieczornych troszeczkę nam się to niebo przetarło i mieliśmy trochę więcej przejaśnień, ale ogólnie praktycznie w całym kraju mieliśmy zachmurzenie duże do całkowitego. Z drugiej jednak strony nie padało. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na Litwie. Tutaj występują opady deszczu i to jest preludium do tej sytuacji, która będzie tutaj niedługo naszym udziałem. Zacznijmy od ciśnienia. I w czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych pole podwyższonego ciśnienia cały czas znajdowało się nad Polską i związano jest cały czas z wyżem, który znajdował się nad Niemcami. My natomiast patrzymy bardziej na północ, ponieważ tutaj powoli, ale sukcesywnie nurkują niże. Jeden z tych niży w piątek zbliży się do Polski, będzie przemieszczał się pasem od Szwecji przez Estonię po Rosję z ciśnieniem 981 hektopaskali. Natomiast wyż ulokuje się nad Wyspami Brytyjskimi i nad Irlandią przede wszystkim z ciśnieniem 1027 hektopaskali. Różnica ciśnień między wyżem oraz niżem nad Polską spowoduje silne porywy wiatru. Najsilniejsze porywy wiatru będą występowały nad Morzem Bałtyckim oraz w Polsce północno-wschodniej. O tych porywach wiatru oczywiście sobie też porozmawiamy. Jeśli chodzi o temperatury, wyż, który znajduje się na zachód od naszych granic, w pierwszej części dnia będzie do nas podsyłał zdecydowanie cieplejsze powietrze. To cieplejsze powietrze jest bardzo dobrze widoczne nad Niemcami, również nad Polską. To ciepłe powietrze będzie wędrowało w kierunku centrum tego niżu, no i to powietrze będzie wypychane przez front atmosferyczny, który będzie zbliżał się do nas od północy. O froncie atmosferycznym i ewentualnych burzach, które mogą się pojawić, będziemy rozmawiali w oddzielnym odcinku w godzinach porannych w dniu jutrzejszym. Natomiast dziś skupimy się na przedpołudniu, południu i popołudniu 1 listopada. A więc tak, zacznijmy, moi drodzy, od najbliższej nocy. Jeśli chodzi o godziny wieczorne i nocne, tu sytuacja pogodowa jeszcze będzie bez większych zmian. W Polsce południowej więcej przejaśnień, lokalnie nawet bezchmurne niebo w okolicach Wrocławia, natomiast w Polsce północnej zachmurzenie duże do całkowitego. Tam, szczególnie w województwie pomorskim, mogą występować słabe opady deszczu. Ta sytuacja będzie utrzymywać się do godzin porannych. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, to będzie jeszcze dosyć ciepła noc. Temperatury przez praktycznie całą noc od 10 do 12 stopni Celsjusza w Polsce północnej, północno-zachodniej, w Polsce południowej, południowo-wschodniej od 6 do 8 stopni Celsjusza. W godzinach porannych tylko na Podhalu trochę chłodniej, ale poza tym temperatury naprawdę przyjemne. Jeśli chodzi natomiast o porywy wiatru, tak jak wspominałem w poprzednich prognozach, nad Morzem Bałtyckim już wieje mocno od 60 do 80 bądź 90 km na godzinę. Najbliższej nocy niewiele zmian. Nadal okolice chociażby Władysławowa, tamte porywy najsilniejsze do 80 bądź 90 km na godzinę. Tereny wybrzeżne województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego z porywami wiatru od 60 do punktowo 80 bądź 90 km na godzinę. W Polsce północnej, północno-wschodniej od 30 do 50 km na godzinę. No i przed nami Dzień Wszystkich Świętych, a więc 1 listopada, no i zaczynamy. Około godzin porannych jeszcze sytuacja powinna być dosyć stabilna, a więc w województwach południowych nie dość, że będzie coraz mniej chmur i więcej przejaśnień,
to lokalnie niebo może być bezchmurne. Ta sytuacja powinna utrzymać się do godziny 14, 15 bądź 16. I teraz uwaga, żeby to Was nie zmyliło, bo już około godziny 16, 17 od północy zacznie budować się chłodny front atmosferyczny, który zacznie wkraczać do województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego około godziny 17, 18 bądź 19. Ten front atmosferyczny będzie dosyć szybko przemieszczał się w kierunku Polski centralnej, następnie Polski południowej. Za frontem atmosferycznym napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Jeśli chodzi o sam front atmosferyczny, omówimy go w godzinach porannych w dniu jutrzejszym, a więc 1 listopada. Zobaczymy dokładnie, co tam z tym frontem się dzieje i co tam będzie tutaj nam zagrażało, jeżeli coś będzie. Temperatury w piątek będą dosyć wysokie w Polsce południowej. Wynikać to będzie z tego, że będzie tam bardzo małe zachmurzenie, dużo przejaśnień, no i to spowoduje, że nam się to powietrze dosyć mocno wygrzeje. Od 13-14 stopni Celsjusza do 16 bądź 17 w województwach południowych. W północnej Polsce zdecydowanie chłodniej, od 10 do 12 stopni Celsjusza. Wieczorem, gdy zbliży się do nas front atmosferyczny i zacznie przemieszczać się w kierunku południowym, nastąpi silniejsze ochłodzenie. Porywy wiatru w godzinach porannych najsilniejsze nad Morzem Bałtyckim oraz na wybrzeżu, tam od 60 do 80 bądź 90 km na godzinę. W godzinach przedpołudniowych mocniej zacznie wiać również w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, tam od 40 do 60 km na godzinę. W godzinach popołudniowych niewiele zmian, aczkolwiek około godziny 18-19 te porywy wiatru wejdą mocniej w ląd i będzie wiało już mocno w województwie zachodniopomorskim, w pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, tam od 50 do 80 km na godzinę, około godziny 21. Zerknijmy sobie jeszcze na wyliczenia innego modelu numerycznego, który pokazuje nam troszkę inny scenariusz, a więc modelu ECMWF. W przypadku modelu ECMWF widzimy, że jeszcze nic nie widzimy, ale zaraz go tutaj znajdę. Widzimy zdecydowanie większą część kraju w objęciach silnych porywów wiatru, szczególnie w godzinach południowych i popołudniowych. Od 60 do 70 bądź 80 km na godzinę byłoby w województwach północnych i północno-wschodnich. Ta sytuacja powinna utrzymywać się do godzin wieczornych, kiedy ten wiatr zacznie powoli słabnąć. Dlatego na tą chwilę zdecydowałem się wydać ostrzeżenia na porywy wiatru na 1 listopada, przede wszystkim dla północy województwa pomorskiego i terenów Zatoki Gdańskiej. Tam powieje od 80 do 90 km na godzinę. Kolorem żółtym zdecydowałem się zaznaczyć obszary północy, północnego, wschodu województwa zachodniopomorskiego, województwa pomorskiego, województwo warmińsko-mazurskie i województwo podlaskie. Tam porywy wiatru od 60 do 80 km na godzinę. No i ta prognoza będzie tutaj utrzymana do godzin wieczornych 1 listopada. Dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną i widzimy się w kolejnym materiale w godzinach porannych. Pozdrawiam, z tej strony Paweł Błaszkowski.